dzisiaj postanowiłam dla Was nagrać ulubieńców, ponieważ już się w lipiec. Nagram właśnie ulubieńców czerwca. No i od razu powiem Wam, dlaczego nie pokazuję twarzy. Odpowiedź jest jedna i prosta. Wczoraj nagrałam i dodałam filmik. I pojawiły się negatywne opinie, no że ja wiecie, że gimnazjalista, no to on nie może się malować, dlatego lepiej będzie, jeżeli nie będę pokazywała twarzy, no i tak chyba zostanie. No to przejdźmy już może do tych ulubieńców. Pierwszym produktem, który chciałabym omówić z Wami, jest to szampon. Sam szampon, jak widzicie, jest z ziai. To jest szampon plus odżywka. Wygląda tak. Butelka przeciętna 200 ml. Kolor pomarańczowy rzuca się w oczy. To chyba plus. Dlaczego jest ulubieńcem? Po pierwsze jest tani, po drugie bardzo lubię markę ziaja, a po trzecie to szampon plus odżywka, więc działa i świetnie i nie trzeba kupować dodatkowo odżywki. Więc to jest ulubieniec czerwca numer 1. Ulubieniec numer 2, również produkt z ziai. Żel oczyszczający i antybakteryjny Tintin. Tak jest takim plusikiem, bo są jeszcze takie z minusikami, ale ja używam akurat tego z plusikiem. Jest nawet cena, tylko wy chyba nie zobaczycie. 8,90 jest to przeciętna cena. Uważam, że można sobie na to pozwolić. Jest tylko 200 ml, więc jest również przeciętny, ale naprawdę robi swoje. Oczyszcza twarz. Troszkę ją wysuszę, ale to dobrze, ponieważ wtedy robi się mniej porów i wtedy nasza buzia wygląda dużo ładniej. Więc ulubieniec numer 2. Dalej, ulubieniec numer 3 to jest bronzer z Vipery. Satin Look Naturalny 0,32. Tak wygląda. 35 ml jest go, niestety nie wiem ile kosztował, ale jest naprawdę fajny, ponieważ świetnie kryje, nie widać żadnych zaczerwienień. Może zrobię Wam swatcha od razu, ale od razu mówię, że jest fenomenalny. O, to jest taki kolorek. To jest coś takiego, naprawdę fajnie kryje. Jest płynny, więc to też chyba jest plus. No i co mogę jeszcze o nim powiedzieć? Bardzo go lubię. To chyba tyle. To był ulubieniec numer 3. Ulubieniec numer 4, czyli to również jest bronzer, tym razem z kolastyny. To jest jasny beż. Tu nie będzie chyba widać. Jasny beż. Jego jest 30 ml, więc jest troszkę mniejszy od tego z Vipery, ale również jest ulubieńcem, tylko muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, która jest minusem, że bardzo krótko się trzyma. Po jakieś pół godziny po prostu już go nie widać, chociaż może dalej maskuje, no nie wiem, sama nie wiem. Natomiast mi również się podoba i zasługuje na miano ulubieńca. Również nie wiem, ile kosztował, ponieważ nie ma tutaj ceny, także musicie się sami zorientować. Dobra, kolejny ulubieniec, czyli ulubieniec już numer... jeszcze nie zrobiłam Wam swatcha. Ale jeżeli chodzi o to, który browser wolę, no to oczywiście bardziej wolę ten z Vipery, ponieważ wydaje mi się, jest lepszy i bardziej kryjący. Natomiast tak wygląda ten z kolastyny. Kolory są podobne, chociaż tamten jest, mi się wydaje, bardziej napigmentowany, natomiast ten tak troszkę wybiela. Okej, dobra, dalej. Maskara. Avon Super Full 7 ml. Niestety nie wiem, ile kosztowała, pewnie koło dychy, jak to rzeczy z Avona. Zasługuje na miano... Oj, kurczę. Zasługuje na miano ulubieńca, ponieważ nie sklejarzęs. Jest długotrwała, naprawdę 24 godziny, także dziewczyny polecam. No i tutaj Wam nie zrobię słodka, bo się nie da. To był ulubieniec numer 5. Ulubieniec numer 6, również maskara.
Tym razem z Miss Sporty jest to Fabulous. Niestety tutaj nie ma chyba modelu, ale jak widzicie, to jest taki czarny, charakterystyczny ten kolor. No oczywiście czarna. Aha, jest tutaj. 001 XTRA Black. Tutaj piszę, ale nie będziecie widzieć chyba. No, ale to jakbyście chciały, to wam podam nawet w opisie czy w wiadomościach prywatnych. No więc, jeśli chodzi o nią, również nie skojarzę. Chociaż ja wiem, tak jakoś bardziej do gustu przypadło mi maskara z Avona. Ale chciałam wypróbować Miss Sporty i też jest fajna firma. Dlatego polecam. Więc to był ulubieniec numer 6. Teraz ulubieniec numer 7. Ulubieńcem numer 7 jest błyszczyk. Niestety nie wiem skąd, bo nie ma tutaj ani żadnej plakietki, ani etykietki. Dostałam go od siostry na urodziny. Więc jeżeli będzie któraś z was chciała, no to się po prostu muszę jej zapytać, gdzie go kupiła. I ewentualnie wam powiem. Wygląda on tak. Jest to taki jaśniutki różowiszki. Zrobię wam oczywiście swatcha. Tylko muszę go dać dużo, żeby go było widać. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. No więc to jest taki kolorek. Tutaj on się taki biały wydaje, ale jest bardziej różowy. Tak. No więc to jest taki błyszczyk. Fajnie wygląda, taka trochę folia połyskująca. Ja lubię takie błyszczyki. Także on również jest moim ulubieńcem. Tym razem numer 7. Dobra, również błyszczyk numer 8, ulubieniec, to jest z Avona. To jest Color Trend Chocolate Drop. To jest, nie wiem, czy to nie była czasem edycja limitowana. Nie wiem, trzeba się zorientować. Tak, i już wam zrobię swatcha i od razu powiem, dlaczego go lubię. Jest bardzo napigmentowany, więc takie imprezy, na jakieś wyjścia wielkie, to może się przydać. On jest tutaj. Taki mocny róż. No, możecie tutaj porównać. Tu jest ten poprzedni, a tu jest ten aktualny. Więc możecie sobie porównać, który bardziej się wam podoba. Natomiast mi chyba bardziej się podoba ten, ponieważ no, to taki wyrazisty kolorek i fajnie się prezentuje. Dobra. I to był błyszczyk z Avona i to był ulubieniec numer 2, 3, 6, 8. Ulubieńcem numer 9 jest kredeczka. Tradycyjnie czarna. Niestety już malutka. Ta kredka jest z Virtuala. Jest fajna, ponieważ jest mięciutka, więc takie miękkie kredki są fajne. Nie rozmazuje się, przynajmniej na moim oku. Dlatego również zasługuje na mianę ulubieńca. Aha, może wam też sobie tutaj swatcha, jak ona wygląda. Nie jest to taki... O, coś takiego. Nie jest to jakiś mocny czarny, jest to taki przeciętny czarny, dlatego fajnie wygląda. Dobra, i ostatnim ulubieńcem są cienie. Niestety rozwalone. Również z Virtuala. Jest to 066 Satin Trio. Nie będziecie widzieć. Może tak, o. No, dalej nie widać. No to nic. To jak któraś by nie chciała, no to po prostu wystarczy napisać. Były to cienie fioletowo-żółto-różowe. No niestety się rozwaliły, więc to jest chyba minus. Ale ogólnie były bardzo fajne, były niedrogie, bo kosztowały chyba 9,90, coś takiego. Miałam, nie wiem, 4 miesiące, 5 miesięcy, coś w tym, w tych granicach. Dlatego, no, są ulubieńcami, chociaż mogły się nie psuć.
Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o cienie. Okej, kochani, pokazałam Wam moich ulubieńców, moje produkty, które lubię. Mam nadzieję, że będzie dużo pozytywnych tym razem opinii na mój lub kosmetyków temat. Jeżeli macie jakieś pytania, no to pytajcie. Oczywiście postaram się w miarę szybko odpowiedzieć. I zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Bujaczki, papa.